Nie żyje Mantas Kvedarawi i Us? Dokumentalista zginął w Mariupolu, litewski reżyser Mantas Kvedarawicius zginął w Mariupolu. Dokumentalista Mantas Kvedarawi i Us zginął w Mariupolu, podała agencja Nexta. Według doniesień medialnych, w samochód, którym podróżował filmowiec, uderzyła rakieta. Kvedarawi i Us został przewieziony do szpitala, ale nie udało się go uratować. O śmierci dokumentalisty poinformowano w niedzielę rano na Twitterze serwisu Nexta. Mantas Kvedaravi i uzbadał historię zaginionych i torturowanych ludzi na północnym Kaukazie. Najpopularniejszy film litewskiego reżysera, Barzak został zaprezentowany na berlińskim festiwalu filmowym, Panorama. Obraz ukazuje tortury i przemoc w Czeczenii. Łącznie film był pokazywany na ponad 40 międzynarodowych festiwalach i zdobył ponad 15 nagród. Nie żyje ukraiński pisarz i poeta Jurij Rów. W niedzielę poinformowano także o śmierci Jurija Rufa. Ukraiński pisarz i poeta zginął w bitwie w obwodzie Ługańskim. W swoich utworach skupiał się na patriotyzmie i narodowej dumie. W ostatniej publikacji z 2015 rok na przełomie wieków. Uhonorował konkretnych żołnierzy i wydarzenia, które miały miejsce podczas wojny w Donbasie. Mieszkał w Lwowie. Był ojcem dwójki dzieci. Miał 42 lata.